Nie mdleję na widok krwi. Nie uciekam, gdy w mrocznej alejce widzę cień. Nie zatykam uszu, gdy słyszę krzyk. Nazywam się Olga Herring i chcę poznać prawdę. A żeby ją poznać, muszę podążać śladami zbrodni. Chodźcie ze mną. Marek też zgłosił zaginięcie Ani. Jako czynny policjant doskonale wiedział, co powiedzieć. Aby nie zostało zakwalifikowane to zaginięcie do najwyższej kategorii, początkowo Michalina odnosiła takie wrażenie, że oni traktują ją po prostu jak matkę kobiety, która uciekła z kochankiem. Bo tak Marek to przedstawiał. Dokonanie zabójstwa, następnie ukrycie zwłok i jeszcze tworzenie fałszywych tropów, a w tym wszystkim przedstawianie pokrzywdzonej w cyniczny sposób jako osoby, która porzuciła rodzinę. Czy Marek przyzna się kiedyś do winy? A jeżeli na przykład nie, to dlaczego? Sądzę, że tego nie zrobi, bo by ten jego cały układ mechanizmów obronnych musiał pęknąć. Ma pani taką nadzieję jeszcze w sobie, tak szczerze, że to się kiedyś jeszcze rozwiąże, że poznamy prawdę? Nie. Nie, nie mam takiej nadziei. Czy istnieje zbrodnia doskonała? Większość zbrodniarzy myśli, że akurat im się upiecze, ale jak pokazuje doświadczenie, nawet bez ciała czy bez narzędzia zbrodni, sąd może nie mieć wątpliwości, że doszło do morderstwa. I dokładnie tak było w tej sprawie, która wydarzyła się ponad dekadę temu w mojej okolicy. Jest to sprawa wstrząsająca, która mówi o tym, jak dwoje ludzi w bardzo różny sposób może postrzegać swoją miłość i swój związek. To też historia o człowieku, który powinien stać na straży prawa i chronić nas, a zamiast tego wykorzystał swoje umiejętności, żeby zatrzeć ślady zbrodni. Poznajcie ze mną historię Anny Garskiej. Anna Garska zaginęła wieczorem 7 lipca 2012 roku, kiedy to po małżeńskiej kłótni wyszła z domu, zostawiając w nim swoją 2-letnią córeczkę Dominikę i męża Marka. Tak wynika z zeznań Marka, ale to właśnie on kilka lat później zostanie skazany za zabójstwo żony. O tajemniczym zaginięciu szczęśliwej żony i matki rozpisywały się media w całym kraju, a dziennikarze, tacy jak Kasia Kapusta-Gruchlik, byli w codziennym kontakcie z policją i prokuraturą. Co sprawiło, że ta sprawa tak zaintrygowała Cię i jest dla Ciebie wstrząsająca? Po pierwsze dlatego, że informacje o tym, że zaginęła taka osoba, policja przekazała dopiero 2 miesiące po zaginięciu i poprosiła media o udostępnienie wizerunku Ani Garskiej. Od początku mój nos dziennikarski mówił, że to nie jest zwykłe zaginięcie, bo chodziło o żonę policjanta. To przede wszystkim. A czy z Twojego dziennikarskiego doświadczenia często zdarzają się takie sprawy, gdzie jest skazanie, a nie ma ciała, nie ma narzędzia zbrodni? Owszem, zdarzają się takie przypadki, w których osoba, która jest oskarżona o zabójstwo, zostaje skazana, nawet jeżeli nie wykryto ciała. Głównie ze względu na cały materiał dowodowy i łańcuch powiązań, który śledczy muszą stworzyć, by prokurator mógł przedstawić zarzuty, a później na podstawie tego budować akt oskarżenia. Czy myślisz, że to, że Marek był policjantem, sprawiło, że każdy po prostu wierzył mu na słowo? W jakiś sposób uśpił czujność swoich kolegów z pracy. No, chociażby z tego względu nie nadano w tej sprawie tego najważniejszego biegu, tak? Że powinno się szukać już od razu, ponieważ on powiedział, że po prostu jego żona się spakowała po kłótni i wyjechała. Koledzy dali temu wiarę. Być może gdyby zareagowali szybciej niż po pół roku, to ta sprawa mogłaby się toczyć zupełnie inaczej i mieć zupełnie inny bieg. Czy myślisz, że Marek, który już tyle lat siedzi za kratami, kiedykolwiek się przyzna do winy? Nie, myślę, że się nigdy nie przyzna, nigdy też się nie dowiemy, gdzie zostało ukryte ciało Ani. Nigdy nie wydarzy się taka sytuacja, że powie, że tak, zrobiłem to. A przecież ta bajka o księżniczce i księciu na białym koniu miała zakończyć się happy endem. Ania i Marek byli jak ogień i woda.
a mimo tego zakochali się w sobie bez pamięci. Po kilku latach wzięli ślub i zamieszkali w Czeladzi. Ich historię opisała Magdalena Majcher w swojej wstrząsającej książce Mocna więź. Nigdy nie spotkałam Ani osobiście, nie poznałyśmy się, natomiast mieszkałyśmy w odległości zaledwie kilkuset metrów od siebie. Miałyśmy dzieci, nasze dzieci urodziły się w tym samym roku. Chodziłyśmy na zakupy, na spacery, te same miejsca, więc bardzo możliwe, że kiedyś nasze ścieżki się przecięły, natomiast no, nigdy nie miałyśmy okazji porozmawiać. Postanowiłam naprawić to w 2020 roku, kiedy podjęłam decyzję o napisaniu książki o sprawie Ani Garskiej. Czyli Ani nie poznałaś, ale wiesz o niej dużo. Jaka była? Tak, dzięki rozmowom przede wszystkim z Michaliną Kaczyńską, mamą Ani, z którą wielokrotnie się spotykałyśmy. Ona opowiadała mi o córce od tych pierwszych chwil jej życia. Ania urodziła się w grudniu 1982 roku. Miała takie marzenie, taką potrzebę, była taką bardzo rodzinną osobą. Chciała założyć rodzinę i chciała, żeby ta rodzina, po prostu, żeby jej związek był udany. I bardzo swojego męża kochała i chciała być kochaną. W pewnym momencie, niedługo przed tą tragedią, zaczęła przebąkiwać o tym, że chciałaby mieć drugie dziecko. Dominika była dla niej bardzo ważna, opiekowała się nią, zabierała ją ze sobą praktycznie wszędzie. No, była taką typową młodą mamą, zapatrzoną w swoją córeczkę. A Marek, jakim był ojcem i jakim był mężem? Ojcem był bardzo dobrym. Świadkowie, z którymi rozmawiałam, wspominali go jako właśnie ojca bardzo dobrego, zaangażowanego. Marek był policjantem, pracował w przestępczości gospodarczej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu. W życiu każdego policjanta zdarzają się w czasie codziennej służby takie zdarzenia, które jakieś traumatyczne, tak, które odciskają ślad na jego psychice. Taka ciekawostka, Marek brał udział w poszukiwaniach małej Madzi. Natomiast jeżeli chodzi o ich charaktery, to jacy byli, Ania na pewno była neurotyczna. Ania się szybko denerwowała. Sama Michalina mi opowiadała, że jeżeli ktoś w tym małżeństwie krzyczał, to tym kimś była Ania. Jeżeli się rzeczywiście pojawiały jakieś kłótnie, to Marek był raczej tym, który starał się je łagodzić. On zawsze spokojnie, bez emocji, nigdy nie podnosił głosu. Natomiast jeżeli chodzi o małżeństwo Ani i Marka, no to początkowo wiadomo, wielka miłość, zaręczyny, ślub, otoczenie odbierało Marka też jako szczęśliwego ojca, męża. Natomiast on po tym wszystkim zeznawał, że on chciał już odejść od Ani, zanim Ania zaszła w ciąży. I po prostu kiedy się dowiedział, że ona zaszła w ciąży, no to postanowił z nią zostać. Powiedział w sądzie, że już od dawna nie kochał swojej żony. Michalina przyznała, że bardzo ją to zabolało i w jakiś sposób też pomyślała wtedy, że cieszy się, że Ania tego nie słyszy, bo on był dla Ani wszystkim. Natomiast faktem jest, do czego on się przyznał i ta kobieta też potem zeznawała, że nawiązał romans z koleżanką z pracy. I ta kobieta była przez niego również oszukiwana, należy to też zaznaczyć. Obiecywał jej, że wkrótce się rozwiedzie, mówił, że to małżeństwo istnieje wyłącznie tylko na papierze, natomiast on już wkrótce przygotowuje pozew. No i potem się zaczęły kłamstwa, tak? Powiedział jej, że ma problem z tym pozwem, co też wzbudziło w niej niepokój, ponieważ policjant, absolwent prawa, ma problem z przygotowaniem pozwu. Poza tym, kiedyś zaprosił ją tutaj do siebie, do domu, ona zobaczyła zdjęcia rodzinne, pod nieobecność Ani. No i zaczęła podejrzewać, że to też nie jest do końca tak, jak Marek opowiada. Kiedyś Ania przyjechała po niego, po Marka do pracy, no i ta kobieta jakby zorientowała się, że wcale nie jest tak, jak on opowiada, i postanowiła zakończyć ten romans, bo ona po prostu szukała stałego związku. Wspólne życie Marka i Ani kończy się pewnej upalnej lipcowej nocy. Są dwie wersje tego, co się wtedy wydarzyło. Która jest prawdziwa? Są kryzysy w małżeństwach. To się zdarza, ludzie się rozstają. Ale w tej historii nie mamy rozstania. Ania po prostu pewnego lipcowego dnia znika. Co się wydarzyło?
Marek początkowo utrzymywał, że po awanturze o niepodlane kwiatki Ania oznajmiła, że wychodzi i wróci za kilka dni po dziecko. Utrzymywał, że jej szukał, tak, że wychodził z domu, wyjeżdżał gdzieś tutaj w okolicy, szukał jej, dzwonił do niej. W dwa dni po zniknięciu Ani zgłosił jej zaginięcie. Początkowo nawet wydawał się taki zaangażowany w te poszukiwania, ale to bardzo szybko się zmieniło. Michalina zauważyła, że w błyskawicznym tempie zaczęły znikać rzeczy Ani z tego mieszkania. On kilka dni po zaginięciu Ani zalogował się na sympatii i zaczął pisać z innymi kobietami, jednocześnie starając się o to, aby ta kochanka do niego wróciła. Jedna z kobiet, która wtedy spotykała się z Markiem z Warszawy, kobieta, którą poznał na sympatii, powiedziała, że zaniepokoiło ją to, co wtedy jej powiedział, bo podczas jednego ze spotkań zapytała go, czy no nie wiem, czy jak on chce dalej funkcjonować, tak? Jak zamierza uregulować tą sytuację, przecież jego żona w każdym momencie może wrócić. Oznajmił z pełnym przekonaniem, że nie wróci. Dalej utrzymuje, że jest niewinny, twierdzi, że żona z kochankiem, bo twierdzi, że Ania miała romans ze swoim partnerem tańca. A czy udało się to udowodnić? Nie, tego się nie udało udowodnić. To jest wersja przedstawiana przez Marka i jego obronę. Uważają, że Ania jest gdzieś za granicą, najpewniej w Wielkiej Brytanii i że no, żyje, ma się świetnie. Ania zaginęła w 2012 roku. Wiemy, że Marek jest odpowiedzialny za jej zaginięcie, ale czy wiedzieliśmy to od razu? Pierwsze tygodnie absolutnie śledztwo nie podążało w tym kierunku, dlatego że Marek też zgłosił zaginięcie Ani. Jako czynny policjant doskonale wiedział, co powiedzieć, aby nie zostało zakwalifikowane to zaginięcie do najwyższej kategorii. Poza tym początkowo Michalina odnosiła takie wrażenie, że oni traktują ją po prostu jak matkę kobiety, która uciekła z kochankiem, bo tak Marek to przedstawiał. Potem dochodziło do takich sytuacji, że w momencie, kiedy rodzice Ani rozwieszali plakaty z wizerunkiem zaginionej córki, on dzwonił na straż miejską, że nielegalnie przyklejają plakaty. I dopiero w momencie, kiedy się włączyła w to wojewódzka, kiedy włączyło się Biuro Spraw Wewnętrznych, dopiero coś ruszyło. Ale to było kilka tygodni po zaginięciu Ani. Na podstawie tych licznych poszlak wydano postanowienie o aresztowaniu i tutaj we wrześniu 2015 roku przyjechali właśnie policjanci aresztować Marka. Kiedy otworzył drzwi i ich zobaczył, powiedział: o kurwa, to już mam przejebane. Co się stało? Policja i prokuratura ustaliły, że Ania nie wyszła tego dnia żywa z mieszkania. Uważa się, że wyjechała w bagażniku, w dużej walizce. Ania była drobną, szczupłą osobą. Podczas eksperymentu procesowego wykazano, że pozorantka jej postury bez problemu zmieściłaby się w takiej walizce. Tydzień przed zabójstwem kupił w markecie budowlanym i zapłacił kartą. Między innymi zaprawę murarską, takie duże worki, sznur, więc leki nasenne też kupił przed zabójstwem. Z tych leków nasennych się wytłumaczył, powiedział, że po prostu on miał problemy z zasypianiem, natomiast nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć tej zaprawy, tych worków, tego sznura. Tłumaczył, że robił wylewki przed garażem, no ale nic takiego nie udowodniono. Zginęły worki. Tak, nie ma zaprawa. Ich, ale jednocześnie wiemy, że nie użył ich do tego, czego powiedział, że użył. Tak, z ustaleń śledczych właśnie to wynika. Marek zostaje zatrzymany w 2015 roku. Po 4 latach od zaginięcia żony zostaje postawiony mu zarzut zabójstwa. Sąd pierwszej instancji skazuje go na karę 15 lat pozbawienia wolności, mimo że nie ma narzędzia zbrodni, ani nie ma też ciała. Marek nie przyznał się, że ma cokolwiek wspólnego z zaginięciem swojej żony. Pomimo tego wymiar sprawiedliwości nie miał żadnych wątpliwości co do jego winy. Czy istniała jakakolwiek wątpliwość, że w tej sprawie wersja, którą przedstawiła prokuratura, była prawdziwa?
Nie mogła zachodzić jakakolwiek wątpliwość tego rodzaju, ponieważ w takim wypadku niemożliwe byłoby wydanie wyroku skazującego. Jeśli nie mamy dowodów bezpośrednich, a tak było w tym wypadku, to możliwość skazania na tak zwanych poszlakach, czyli dowodach pośrednich, zachodzi wyłącznie wtedy, kiedy te poszlaki układają się w nierozerwalny ciąg faktów wskazujących na osobę sprawcy i tak było w tym wypadku. A czy to, że Marek był policjantem, czy mogło wpłynąć na to, że tych dowodów bezpośrednich nie było, że potrafił tak poprowadzić tę zbrodnię, że wiedział, jak bawić się w kotka i myszkę ze śledczymi? Niewątpliwie tak było, ponieważ plan, który towarzyszył mu już co najmniej od początku czerwca 2012 roku, aby zrealizować zbrodnię zabójstwa małżonki, udał się do lekarza, zgłosił problem z bezsennością, wykupił receptę o lek Zolpigen, który ma działanie zwierczające mięśnie, doprowadza w sposób szybki do zaśnięcia. Faktem nie jest tylko to, co bezpośrednio z konkretnego dowodu wynika, ale też z całego zespołu dowodów, tak jak tutaj mieliśmy dowód bezpośrednio wiążący Marka Garskiego z tą zbrodnią, a mianowicie telefon, który tej nocy niewątpliwie został przez niego wysłany w dwóch kopertach, a nadał go na poczcie o godzinie 3:21 w dniu 8 lipca 2012 roku, podczas gdy zgłaszając, że małżonka zaginęła, podał, że wyszła z domu po awanturze, posiadając ten telefon przy sobie. Z tego wynika, że nadanie telefonu swojej małżonki na poczcie było realizacją z góry uknutego planu, aby upozorować, tworzyć fałszywe tropy, że wyjechała ona do Niemiec, bo wysłał ten telefon na adres niemiecki, zresztą adres, który w rzeczywistości nie istnieje. Tej samej nocy szukał zresztą adresu hostelu w internecie. Również nadawcę wymyślił i tu niewątpliwie było jego ręką napisany adres nadawcy, adres odbiorcy, a na wewnętrznej kopercie tej przesyłki znaleziono jego odcisk palca. Żaden z sąsiadów nie słyszał, że opuściła mieszkanie, że miała miejsce dwugodzinna awantura. Wywiózł i ukrył jej zwłoki tak skutecznie, że do dnia dzisiejszego ich nie zdołano odnaleźć. Sąd apelacyjny, w skład którego wchodzi Karina Maksym, zwiększa karę do 25 lat pozbawienia wolności. Jak to się stało, że wiemy, że Marek Garski jest osobą winną, jest skazany prawomocnym wyrokiem i jego wyrok został podwyższony, bo w sądzie pierwszej instancji otrzymał 15 lat kary pozbawienia wolności, natomiast w sądzie apelacyjnym ta kara została podwyższona do 25 lat. Co sprawiło, że ta kara została podwyższona? Sąd apelacyjny po rozważeniu wszystkich okoliczności doszedł do wniosku, że tutaj oskarżyciele mają absolutną rację, że jeśli nie mamy żadnych wątpliwości, a mieć nie możemy, skoro zapadł wyrok skazujący, że oskarżony dopuścił się tej zbrodni, to sprawcę charakteryzuje zawsze czyn, którego się dopuścił. I dopuszczenie się tak karygodnego czynu, wyeliminowanie z życia osób bliskich, pokrzywdzonej, która niczym sobie nie zawiniła, kierując się bardzo niskimi motywami, czyli chęcią uniknięcia trudnego rozwodu z orzeczeniem o winie, konieczności płacenia alimentów na małżonkę, gdyby taki rozwód z orzeczeniem o winie w stosunku do pana Garskiego zapadł. Ewidentnie obawy o to, że jego władza rodzicielska w tej sytuacji będzie ograniczona. Chciał też w ten sposób w dalszym ciągu jawić się jako osoba o nieposzlakowanej opinii, bo tak był zresztą odbierany. To są ewidentnie niskie pobudki działania, które nie zostały doszacowane właściwie przez sąd okręgowy.
Podobnie jak i okoliczności tego czynu, przygotowanie się do niego, dokonanie zabójstwa, następnie ukrycie zwłok i jeszcze tworzenie fałszywych tropów, a w tym wszystkim przedstawianie pokrzywdzonej w cyniczny sposób jako osoby, która porzuciła rodzinę. Znaczenie ma to, w jaki sposób zrealizował, przeprowadził zaplanowaną zbrodnię, a było to dokonane z zamiarem bezpośrednim, w sposób z pełną premedytacją. Tego rodzaju czyny muszą się spotkać i spotkają się z surową karą. Nie ma ciała, nie ma narzędzia zbrodni, ale jest nierozerwalny ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie ma wątpliwości, że Marek zamordował Anię. Pytanie, dlaczego to zrobił? Motyw jest najważniejszy. Pomoże mi go poznać Bogdan Lach, psycholog i profiler policyjny. Marek Garski i Ania byli przez dłuższy czas szczęśliwym małżeństwem. Ale Marek zdecydował się na nieodwracalny i bardzo drastyczny krok. Chodziło o to, że Marek chciał zacząć nowe życie i takie uznał, że rozwiązanie będzie najlepsze? Możemy tutaj mówić o grupie motywów. Psychologia odeszła od pojęcia motywu, nie posługuje się nim, bo każde nasze zachowanie motywowane jest wielostronnie. I tutaj można by powiedzieć, no, kwestie emocji, które zaczęły szwankować w tym związku, doprowadziły do tego, że osoba, która jest związana z tą sprawą i została za nią skazana, no po prostu zaczęła poszukiwać innych rozwiązań, innych możliwości, bo to życie zaczęło mu uwierać. To jest zadziwiające, że ludzie mają różne alternatywy, bo między innymi mogą się rozwieść. Ale te więzi, które się ukształtowały na początku, są tak silne, że zazwyczaj sprawcy zaczynają uważać swoją ofiarę jako własność. To jest, można by powiedzieć, w cudzysłowie, element inwentarza. Marek później, kiedy wydarzyła się ta tragedia, żył normalnie. Bardzo długo wszystko uchodziło mu na sucho. Jak to jest, że on potrafił tak długi czas żyć z piętnem takiej tajemnicy? Po pierwsze, no, trzeba mieć obniżoną empatię. Praca w policji nie należy do najłatwiejszych i tępi empatię. Po drugie, zaczyna występować coraz większa podejrzliwość. Dostaje gratyfikację od innej osoby, być może nawet zaprzyjaźnionej osoby, którą poznał w pracy, i zaczyna przewartościowywać. Z drugiej strony wie o tym, że jest policjantem. W związku z tym wie też, że to się skończy pewnego rodzaju piętnem w rodzinie, może dojść nawet do takiego tak zwanego ostracyzmu. I to są te wszystkie detale, które zaczynają się w czasie na siebie nakładać. One w rezultacie u osób, które mają obniżoną empatię, prowadzą do tego, że wkalkulowują taką możliwość, że mogą popełnić bardzo przykry czyn. I to nie jest tak, że te osoby nie przeżywają nic. One potrafią to kamuflować. Marek popełnił zbrodnię, czyli dokonał czegoś, co jest dla nas poniekąd nieludzkie. Ale z drugiej strony potrafił bardzo kochać swoją córkę. Jak w jednym człowieku potrafią znaleźć się tak skrajne emocje? Czy można kochać i jednocześnie być zabójcą? Osoby, które mają zaburzenia związane z empatią, potrafią oddzielić jedno od drugiego. Osoby, które noszą się z zamiarem i wkalkulowują taką możliwość, że może dojść do czegoś najgorszego, zdają sobie sprawę, że będą musieć z tym żyć później. Powiedział pan, że Marek był osobą, która miała obniżoną empatię. Jak możemy poznać taką osobę? To jest bardzo trudne rozpoznać empatię. Mamy dwa rodzaje empatii. Emocjonalną i kognitywną. Osoby, które mają zaburzenia empatyczne, mają dobrze rozwiniętą empatię kognitywną. Czyli doskonale wiedzą, co my czujemy, a same tego nie czują, bo nie są w stanie tego poczuć. Natomiast empatia emocjonalna wiąże się z pewnymi emocjami, z pewnymi zachowaniami. Między innymi pojawiają się łzy. U tych ludzi też możemy spotkać sytuację, że się te łzy pojawią. One mają charakter teatralny. One są wypracowane. Przez lata w polskich więzieniach
Myśmy próbowali terapeutyzować sprawców z zaburzeniami dysocjalnymi, czyli z zaburzeniami psychopatycznymi. I co myśmy dobrego zrobili? Nic. Nauczyliśmy ich tego, co czują inni. Czyli nauczyliście ich jeszcze lepiej udawać. Nauczyliśmy ich jeszcze lepiej czuć to, co powinni czuć. Czy w naszym społeczeństwie mogą być ludzie, którzy nie odczuwają empatii, nie odczuwają tak uczuć jak my, ale mimo tego nigdy nie przekroczą tej granicy, nie zrobią komuś krzywdy i może nigdy się nie dowiemy, że tacy są? Oczywiście. Między innymi badania mojego kolegi z Anglii dowodzą tego, że jeśli chodzi o zaburzenia dysocjalne, czyli dawniej zwane psychopatią, bardzo duża populacja takich osób między innymi pracuje na stanowiskach kierowniczych w korporacjach. Tak zwani white collars, czyli osoby, które no, żyją normalnie, funkcjonują, wracają do rodzin, wracają do domów. Czyli innymi słowy, możemy żyć pod jednym dachem z taką osobą, która jest chodzącą bombą? Możemy nawet i o tym nie będziemy wiedzieć. Czy Marek przyzna się kiedyś do winy, a jeżeli na przykład nie, to dlaczego? Sądzę, że tego nie zrobi, bo by ten jego cały układ mechanizmów obronnych musiał pęknąć. Musiałby się skonfrontować z tą sytuacją. Po drugie, no, część sprawców, którzy podejmują takie działania i którzy zostali skazani na karę dożywocia, nie wskażą tego miejsca, bo wiedzą, że to będzie dalej boleć. Nie można tego podciągnąć pod hipotezę, która została pozytywnie zweryfikowana, ale z mojej praktyki wynika, że to są osoby, które posiadają i zaburzenia narcystyczne, i zaburzenia dysocjalne. A co z wyrzutami sumienia? Czy takie osoby mają? Oczywiście, te wyrzuty przychodzą, ale nie odczuwają je tak jak przeciętna populacja, ponieważ mają problem z empatią. Marek nigdy nie przyznał się do winy i niewiele wskazuje na to, że kiedykolwiek to zrobi. Swojego stanowiska przed kamerą nie chcieli przedstawić ani jego reprezentanci, ani jego rodzina, ani on sam. Udało mi się za to spotkać z kobietą, która od ponad dekady walczy o prawdę. Czy Michalina Kaczyńska, mama Ani, wciąż żyje nadzieją? Jako mama, jak pani pamięta swoją córkę Anię? Jako moją córkę wymarzoną, wymarzone drugie dziecko, bo to nie było wiadomo, czy to będzie córka, czy syn. Tak, nie wyobrażam sobie teraz perspektywy czasu, żeby jej po prostu nie było. Była nam potrzebna, miała swoją rolę, swoje miejsce w naszej rodzinie. Czy pamięta pani te dobre chwile, kiedy się poznali, kiedy ta miłość kwitła? No, musiało być kiedyś dobrze. Tak, bardzo dobrze pamiętam ten dzień, kiedy Ania przyszła z pierwszego spotkania z Markiem. Poznali się na czacie na Uniwersytecie Humanitas. No i tutaj ja zawsze mówię, że Marek się najpierw umówił z inną dziewczyną, ona nie przyszła na to spotkanie. No i potem się zainteresował Anią i Ania się na tym spotkaniu znalazła. Była cała w skowronkach, była tak zadowolona, tak jej od razu ten mężczyzna przypadł do gustu i mówi, że przyjechał samochodem, otwarł jej drzwi na siedzeniu, na którym ona miała usiąść, obok leżała po prostu róża, więc to takie było romantyczne, od razu kobiety ściska za serce, więc widocznie to pierwsze spotkanie było dla nich bardzo miłe. Też mnie ujął, też był, bo wygląd miły, sympatyczny, grzeczny. Ania to taka raczej taka żywiołowa była, on taki był bardziej stonowany, więc to tak mówię, fajnie by się to układało i od razu wtedy pomyślałam, no to jest facet jej życia. Wiemy, że między Anią i Markiem było źle. Czy pani wiedziała o tym, czy to było zaskoczenie? To było zaskoczenie. Zachowywali się cały czas tak samo.
Dopiero później z perspektywy czasu, jak rozmawiałam z różnymi osobami, jak były robione przesłuchania i padały zapytania typu: a kiedy pani ostatnio widziała, że Marek pocałował Anię? No i tutaj się wtedy zaczęłam zastanawiać, no rzeczywiście, niby to wszystko było tak ładnie ułożone, odpowiednie zwracanie się do siebie, traktowanie odpowiednie, ale tej takiej bliskości, tego pocałunku nie było w stosunku do Ani. Był taki moment, że Ania zadzwoniła chyba najpierw do swojej siostry, do Agnieszki, powiedzieć o tym, że podejrzewa, że Marek ma kogoś. Tam nie znalazła uznania, jakby to było trącone, że przesadza. I taki telefon był później do mnie. I ja ją potraktowałam dokładnie tak samo. Nie przejęłam się tym problemem, bo tego nie było widać. Też stwierdziłam, że Ania przesadza. I ona przynajmniej do mnie już o tym nie mówiła. Jednak coś się tam działo, coś było nie tak. Jak się potem okazało, miała kobieta dobre przeczucie, że jest jeszcze ktoś. Reakcja Ani chyba była dosyć nerwowa, bo z tego co wiem, zaczęły się tam robić jakieś małe awantury, a on w tych momentach udawał, że mama do niego dzwoni i wychodził z domu i wracał późnym wieczorem, kiedy Ania już spała, więc unikał tej jakby tych rozmów na ten temat. A w końcu jak jej powiedział, że ma kogoś, to był ten tragiczny dzień, 7 lipiec, jak jej o tym powiedział, to Ania mu oświadczyła, że dziecka nie dostanie. Ja tak przypuszczam, bo ja nie wiem, jak ta rozmowa wyglądała, że tego dziecka nie dostanie, no i chyba to już była taka ostatnia kropla, która przelała tą czarę, no i stało się, jak się stało. A myśli pani, że dlaczego on się nie chce przyznać, mimo że padły prawomocne wyroki? Dlaczego? Nie wiem, może jak wyjdzie, to będzie walczył o córkę, będzie chciał się z nią spotkać i wtedy będzie miał ten, powie, no wiesz, ale ja siedziałem, ale ja się nie przyznałem, ja tego nie zrobiłem. Ma pani taką nadzieję jeszcze w sobie, tak szczerze, że to się kiedyś jeszcze rozwiąże, że poznamy prawdę? Nie. Nie, nie mam takiej nadziei. Grób Ania ma, jeżeli pani o to chodzi. On jest pusty. Nie robiłam żadnej ceremonii pogrzebowej. Po prostu jest wykute imię i nazwisko, przyklejone jest zdjęcie, data urodzenia, data zgonu, bo Ania jest uznana za osobę zmarłą, chociaż nie ma ciała. Jest uznana za osobę zmarłą, więc ten nagrobek ma, żeby po prostu było. To jest dla samej mojej osoby jako matki. Ma pani jakieś takie ostatnie marzenie, takie jakieś coś takiego, co dałoby pani taki właśnie ulgę? Czy jest taka? Niech się ten grób wypełni. Marek zafundował waszej rodzinie ogrom bólu i cierpienia. Nie da się tego opisać słowami. Czy ma pani w sobie siłę, albo czy jest szansa, że wydarzyłoby się coś, że wybaczyłabym mu pani? Czy mu wybaczę? Podobno do wybaczenia jest tylko i wyłącznie Bóg. Ja nie wybaczę. I będę miała do końca życia żal, zwłaszcza wtedy, kiedy patrzę na swoją wnuczkę. I przychodzą takie momenty, kiedy ja jestem, są najbliżsi i wtedy sobie uświadomam, że nie tak powinno być, to nie my tu powinniśmy stać i sami stać tutaj i bić brawo, tu powinna być matka, tu powinien być ojciec, więc nie wybaczę. Anna Garska nie żyje. Tak orzekł sąd. Marek wykorzystał swoje umiejętności, żeby dokonać zbrodni niemal doskonałej.
Wolał zabić swoją żonę, niż przyznać się do zdrady i po prostu odejść. Zamiast tego nie przyznaje się do winy do dzisiaj, nie wskazał, gdzie jest Ania, ani nie powiedział, co wydarzyło się tamtej nocy. Ale pozostawił ślady zbrodni. Rodzina Ani nie miała szans się z nią pożegnać. Cierpienie, które spowodował Marek, trwa do dzisiaj, a grób, który odwiedza pani Michalina, nadal stoi pusty.